Do miseczki dodajemy miód ciekły, sok z dwóch cytryn, pokruszony listek laurowy, sól i pieprz. Wszystko dokładnie łączymy ze sobą. Ananasy kroimy na ćwiartki. Najlepiej, żeby to był świeży ananas, ale akurat nie dostaliśmy takowego. Następnie wrzucamy do sporządzonej wcześniej marynaty. Odstawiamy do lodówki na jakieś 30 minut, a w tym czasie będziemy mogli rozpalić grilla. Kiełbasę kroimy w 2-3 cm kawałki. Na drewniane ruszciki przebijamy kolejno zamarynowany ananas i kiełbaskę. I tak na przemian, podobnie jak przy szaszłyczkach. Marynatę zachowujemy, będziemy nią smarować piszące się kiełbaski. Na bardzo małym ogniu rozpuszczamy masło. Kiełbaski smarujemy masłem i układamy na grillu. Pieczemy z obydwu stron. Kiełbaski często obracamy i smarujemy pozostałą nam z ananasów marynatą. Kiełbaski są już praktycznie gotowe. Będziemy mogli zaraz podawać. Polecam do nich sosik paprykowy, gdzie filmik znajdziecie Państwo na naszym serwisie www.wideokuchnia.pl. I gotowe! Smacznego!